Dobry, cześć i czołem, hala Wałbrzych, hala Aquastruj Arena Wałbrzych, mecz, na który tu kibice czekają z utęsknieniem, mecz Górnik Transeum Wałbrzych z Sokołem Łańcuch, jak chyba Dominiką, witam serdecznie. Witamy serdecznie, tak jest, największy hit tej kolejki Suzuki pierwszej ligi mężczyzn, zespół, który jest na drugim miejscu w tabeli, czyli Górnik Transeum Wałbrzych kontra będący w fenomenalnej formie Roplach Sokół Łańcuch, tak? Czyli drużyna, która jest w tabeli na czwartej pozycji w tym momencie. Mam jedyna część, teraz grzewka paciora. Jak w wojsku, gdzieś tam jedzie, kurde, patrz. To robi, a to świetnie, jak to nagra się, to będzie świetna materia. Mam lechaczek tego, z jego taką oglądaliśmy, tylko tam też moduły, mamy kleczkę. Nie, jak się nachylisz, to się widać, musimy się... A ta zasłonie wtedy całe... No, to nie bój się, nie przebój się. I widzimy się ponownie, widzimy się jeszcze raz, znaczy właściwie to my cały czas się widzimy, ale Państwo widzą boisko i końcówkę rozgrzewki, za moment prezentacja Górnik Transy Wałbrzych. To angielskie nazwy zostawię Tobie. Tak, Roplach Sokół Łańcuch, PTG Roplach Sokół Łańcuch, to polskie towarzystwo, który, jak to szkodali? Sokół, ale to Roplach. Gimnastyczne. Okej, okay, tak? Ale to czekaj, to Roplach, posłuchajcie Państwo akcentu, powtórz jeszcze raz. Roplach. No ten akcent to jest dosłownie taki native speaker, no ale co się dziwić, jak ty anglistykę kroczyłeś. Tańczak, no miał obrońcę, dość blisko, ale trafia, kapitan Górnika. No Patryk Pełka teraz tutaj nic nie mógł zrobić, mimo że tak naprawdę no, nie bronił źle. Ale walka do końca, rzucił się po piłkę Bojanowski, no i ona pozostaje po stronie gospodarzy. Spokojnie potrafi wbić się pod kosz, zdobyć punkty po lejapie. No ta obrona trochę Górnika zbyt statyczna w tym momencie. Razem na pewno, no ale tak porównując jego wejścia i wejścia Majki, no to rzeczywiście, gdyby tak się mieli ścigać, to Majka pewnie by zdążył do wystawi z powrotem i drugi raz znalazłby się pod koszem Górnika. Ponownie próbowali dwójkowo, ale nic z tego nie wyszło. Tak, strata małego Żaciaka i teraz bardzo dynamicznie w kontrze zagrał tutaj w tej akcji transition. I teraz tak faulowany był przez Wojciecha Frasia w tym momencie. W trzeciej kwarcie, no i tu się... O, proszę. I gdzie to krycie? Ładna akcja dwójkowa, Majka Kulikowski, no i ten 35-letni Rafał Kulikowski trafia spod samej... Było remisowo, było... Co dzieje się w tym meczu? No, niech się dzieje do końca, bo przecież właśnie o to w koszykówce chodzi. To jest jedyny ciekawy mecz dzisiaj w Wałbrzychu, więc no co będziemy robić później? Pocieszmy się chociaż tą grą przez następne 10 minut. Pokazuje to trener Grudniewski, zobaczmy jak skacze wysoko Ochońko. Utrudnia wyprowadzenie piłki, źle wyprowadzili tą piłkę. No, ale muszą rzucać Fras przez ręce. Jak się tutaj się stało? Koniec! Koniec meczu!